Ja jestem Wajterciak. To jest kolejny vlogas. Tak jest, przeczytaliście tytuł. To wszystko przez was. To wszystko z waszej winy. To wy to uczyniliście. Dokładnie tak. Moglibyście zapytać, ale co takiego? Otóż już wam tłumaczę, o co mi chodzi. Otóż od samego początku istnienia tego kanału, jakby to powiedzieć, był cel, żeby to wszystko, co robię, sprawiało mi jakąś przyjemność, żebym się cieszył, żeby było fajnie po prostu, żebym miał przyjemność z tego, no tak jak mówię, nie? W każdym bądź razie udało się. Po prostu się udało. Jakby to powiedzieć? Chciałbym wytłumaczyć, o co mi chodzi. Otóż to jest taki zwykły vlogas, z którym sobie pogadamy. Tak, nie wiem, ja z wami, ja z widzami. Tak normalnie. Otóż w momencie, w którym się pojawiliście i być może nie jest was jakoś tak bardzo dużo, ale jednak trochę was jest, moje serduszko zaczęło się niesamowicie bardzo cieszyć. Nie potrafię tego opisać. Aczkolwiek sprawiacie mi niesamowitą radość. Do czego zmierzam? Powiem wprost. Odkąd zacząłem nagrywać, jest ze mną lepiej. Otóż nie będę wijał w bawełnę, ponieważ już wiecie, to utożsamiałem się z tym na tym kanale, jakby tego nie ukrywałem. Jestem osobą chorą na depresję. Aczkolwiek, to jest dla mnie mega dziwne, ale bardzo dobre. Odkąd zacząłem nagrywać, to się trochę zmieniło. W sensie nie wyzdrowiałem i nie wyszedłem z depresji, bo z tego jest niesamowicie ciężko wyjść. Aczkolwiek, jakby to powiedzieć, to, że sprawiam komuś przyjemność z tego, że ktoś mnie ogląda i sprawiam też przyjemność sobie, że mam frajdę z nagrywania, jest podwójna przyjemność, której nie potrafię opisać. Aczkolwiek sprawia mi to we mnie takie szczęście to robi, że ja cię kręcę. Ej, naprawdę nie potrafię tego opisać słowami. Zmierzam do tego, że ej, jest już was prawie 100 i kurde, nie wiem co powiedzieć, w sensie chciałem to nagrać trochę później, ale nagrywam to teraz. Jestem szczęśliwy, że dla kogoś to robię, nie robię tego dla siebie, znaczy dla siebie też to robię, ale nie robię tego i nikt tego nie widzi, bo ludzie to widzą. Bo ludzie to oglądają, bo ludzie to lubią oglądać. I naprawdę jestem szczęśliwy. Nie wiem, to jest coś w stylu lekarstwa, które przyjmuję aktualnie. Wy jesteście tym lekarstwem. Dokładnie wy. Sprawiacie, że robi się we mnie radość. Jakby to powiedzieć. Wielka radość. Niewiarygodne. Jak nie byłem w stanie pojąć, zrozumieć tego, że to, że nagrywam głupie, czasami staram się też mądre filmiki, że nagrywam właśnie filmiki wszelkiego rodzaju i ktoś będzie to oglądał, ale ten ktoś będzie, nie wiem, się cieszył, że to ogląda. I ja dostaję dużo znaków, że ludzie się cieszą. Komentarze są fajne też. Bardzo, ale to niesamowicie bardzo mało jest negatywnych komentarzy. Co też mnie cieszy. Czy pojawia się takie pytanie, czy ja mam jakichś hejterów?
Podejrzewam, że chwilowo nie mam. Pewnie się pojawią, ale jeszcze chwilę. Niedługo walnie stuwa. Coś się zmieni i to dosyć grubo, ale to jeszcze nie będę mówił. Także nie wiem. Nie wiem, ale jestem szczęśliwy. Chciałem wam oznajmić, że to wszystko dzięki wam. Że dzięki wam czuję się niesamowicie dobrze. I dawno się tak nie czułem. Wyobraźcie sobie, że naprawdę dawno nie miałem jakichś tam stanów depresyjnych, momentów, w których płakałem bez powodu, a wcześniej było ich niesamowicie dużo. Więc oby tak dalej. Oby się to nie zmieniło. A będzie wszystko dobrze. I ja dalej z wami będę. I myślę, że mógłbym odejść wcześniej niż powinienem. Zanika. I być może kiedyś zniknie. Także to chyba tyle, wiecie? Kocham was. Naprawdę. To tyle. Ja byłem Fajterciak. Trzymajcie się. Jo.